Right. Okej. Okay. I teraz znowu. Boję się, że tam wpadnę do tego rowu, bo on ma... dziwnie wykrywa. Mamy tutaj wąską ulicę, więc on wykrywa to jako jeden pas. I nie wiem, czy on teraz chce przejechać na drugi pas ruchu, czy co, ale wolałbym, żeby nie wypadł do tego rowu. Ale niestety tak to wygląda. O! Jestem gościem, który od 15 lat zajmuje się chińską motoryzacją, ale tą jednośladową. I mówię to dlatego, że część z Was ogląda mój kanał i doskonale o tym wie. Część nowa, która tutaj przybędzie, będzie się zastanawiała, kim ja jestem i dlaczego mówię o jakimś tam chińskim samochodzie. Nie jest to moje auto, jest to pojazd z parku prasowego importera. I w związku z tym, że importują też do Polski Kowę, to miałem okazję pojeździć wszystkimi ich motocyklami. A że przygotowuję się do zakupu pojazdu, czy rozglądam się i chcę zmienić swój aktualny samochód, to poprosiłem po prostu o ten sprzęt, ponieważ mnie zaintrygował. Doświadczenie z chińską motoryzacją sprawia, iż nie mam problemu z egzotycznie brzmiącą nazwą. Niespecjalnie boję się kwestii serwisowych. Jako że mam w poważaniu dzisiejszy pęd za ekskluzywnymi markami, interesuje mnie bardziej to, jak pojazd jeździ, wygląda i czy jest to godny następca dotychczasowego auta. I to jest coś, czego mi zabrakło w dotychczasowych testach, a obejrzałem prawdopodobnie każdy z wielu krajów, gdzie marka ta występuje. Porównuje się go tam do konkurentów, na przykład aktualnej Toyoty RAV4 piątej generacji, na tle której bike wypada raz lepiej, raz gorzej. Mnie interesuje jednak coś innego. Jako użytkownik RAV-ki generacji czwartej jestem na etapie poszukiwań nowego auta. I to jest główny powód, czemu bike trafił w moje ręce i dlaczego oglądacie ten film. Moje rozumowanie wygląda tak. Sprzedaję aktualny samochód i do nowej RAV-ki dołożyć muszę około 130 tysięcy złotych do podstawowej wersji. Do bajka nawet nie połowę tego, bo 50 tysięcy, a dostaję full wyposażenia. To zamyka temat utraty wartości po 5-6 latach użytkowania przeze mnie auta. Pozostaje więc przekonać się na własnej skórze, jak samochód ten działa, czy całe te bogate wyposażenie do czegoś się nadaje. Po prostu, czy może to być następca auta, którym aktualnie jeżdżę. A umówmy się, na bajka potencjalny kupiec będzie patrzył z perspektywy przysiadki z tego 5-10-letniego auta, nie innej salonowej nówki. A oszczędności w portfelu będą podstawowym argumentem wyboru. Tradycji musiało stać się zadość i gdzieś mógłbym zabrać samochód, jak nie delikatny offroad. To nie jest pojazd terenowy w żadnym tego słowa znaczeniu, chociaż SUVy są często postrzegane jako pojazdy właśnie terenowe albo określane jako pojazdy terenowe, co oczywiście ma podobny sens jak mówienie na każdy but sportowy, że jest to Adidas. Jakieś takie dziwne językowe przyzwyczajenie Polaków. Natomiast jest to na pewno troszkę wyższy samochód, ma troszkę wyższy prześwit, więc żaden krawężnik w teorii nie jest mu straszny. I taka polna droga, żeby nią przejechać, też nie zrobi na nim jakiegoś większego wrażenia. Dlaczego go tutaj zebrałem? To głównie ze względu na to, że w takim terenie, jak się jeździ właśnie po wyboistych drogach, nierównych, jakichś betonowych płytach, zaskoczyło mnie, jak jest cicho w tym aucie. Jak tutaj nic nie stuka, nic nie puka. Mamy fabrycznie nowy pojazd, tak w gruncie rzeczy, który ma na dzień dzisiejszy zrobione nieco ponad 1000 km. I wiadomo, że nie będzie to wszystko tutaj trzeszczało, ale żaden plastik, nic takiego tutaj nie sprawia wrażenia, że to miałoby się zaraz, wiecie, rozpaść, coś mi odpaść. Biorąc pod uwagę moje codzienne auto z lekko podniesionym zawieszeniem, z lepszymi, wyższymi oponami, troszkę zmienionym zawiasem, to tam wszystko już się trzęsie, jest samochód dużo głośniejszy. Prowadzenie na asfalcie, ogólnie rzecz ujmując, jest spoko. Słyszałem o jakimś nieliniowym układzie sterowania, że nie ma tej pozycji zerowej, co oglądając testy nie zawsze wiedziałem, o co dokładnie chodzi. Przecież wiadomo, że ona będzie choć troszkę pływała, ale nie zauważyłem tego, żeby to było jakieś strasznie przeszkadzające. Okej, ten feeling z kół nie jest taki, że zabrałbym go na tor i się cieszył precyzją prowadzenia po zakrętach. Jest takie lekko gumowate te zawieszenie, ale nie widzę, żeby odbiegało od mojej RAV-ki, która
określana była jako samochód nadający się do takiej dość bardziej nawet i sportowej jazdy. Znaczy, nie wyłączam kontroli trakcji, nie sądzę, żeby to było jakoś specjalnie potrzebne. Jestem w trybie komfort, ale dobra, przełączmy się na sport. Fajna grafika, fajny dźwięk i tutaj mamy to pomarańczowe podświetlenie, chociaż to miało być chyba czerwone. Na ekranie pojawia nam się taki samochodzik, w ogóle ta grafika też jest dość fajna. Tryb Smart, tryb Sport, tryb Eco, oczywiście, że musi być zielony. Dużych różnic nie zauważyłem między tymi trybami. W teorii ma on wpływ na prowadzenie samochodu, znaczy na układ kierowniczy i oczywiście na to, jak biegi są dobierane i przełączane. Natomiast silnik ten jest dość żwawy. Zobaczcie, 3, 2, 1. Chciałbym nadmienić, że jest dzisiaj ślisko, a dopiero co przestał padać śnieg. Kontrola trakcji, jak widzicie, sobie tam ledwo radzi z tym silniczkiem. Silnik Bejka, uturbiony 1.5, 177 koni. Doczytywałem się różnych informacji, domniemań, że to jest silnik tworzony razem z Hyundaiem, bo Bajek jest w spółce z Hyundaiem, ma też pakiet większościowy w Bajek Benz. Doszukiwano się podobieństw do silników Mercedesa. Jest opisane tylko, że silnik został tworzony z niemieckimi konstruktorami. Cóż, sugerując się gościem, który jeździ tym samochodem i z pasji nagrywa o nim materiały, bajkowa przygoda, bodajże się nazywa kanał. Gość pokazywał dokumenty stwierdzające, że to jest silnik 1.5 TSI Volkswagena, generacja pierwsza i generacja druga, czyli mamy zwykłą pompę wody, a nie elektryczną. Mamy lepszą pompę oleju, bo tam jakieś plastikowe obudowy szły czy coś, już nie pamiętam do końca, o co chodziło. Z mojego doświadczenia serwisowego z motocyklami mogę Wam powiedzieć, że tu będzie szalenie duża ilość elementów pasujących do siebie, ponieważ nie opłaca się do końca produkować nowego silnika, skoro korzystają z jakiejś podobnej platformy. Obniżanie kosztów produkcji najzwyczajniej w świecie, więc zobaczymy po cenach części i numerach katalogowych, ale jest duże prawdopodobieństwo, że to wszystko będzie się nam tutaj pokrywało. VTG, turbinka o zmiennej geometrii. Wszystko jest tak w miarę łatwo dostępne, wiecie, do zdjęcia. Rozrząd jest na pasku i on tutaj ma interwał wymiany chyba 175 tysięcy km. Oczywiście nikt tyle nie będzie czekał z paskiem, ale to też jest takie charakterystyczne dość dla silników grupy WAG. Tutaj przypuszczam, że jakieś 100-120 tysięcy km to max, co trzeba będzie do wymiany paska. Nawet umówmy się, to jest 100 tysięcy km, czyli tak naprawdę po gwarancji tego sprzęta, bo mamy 5 lat lub 100 tysięcy km. Co mogę powiedzieć pod maską? Wszystko wygląda poprawnie, prawda? Na pewno najbardziej upierdliwe jest umieszczenie tego sterownika zaraz za przednią lampą, bo tutaj delikata stłuczka i ten komputer siądzie. Nie wiem, czym on się tak naprawdę zajmuje, bo jednostka sterująca Boscha jest w tym miejscu. A cóż to jest za sterownik? Od czego? Made in China i w zasadzie tyle. Numer katalogowy nic mi nie mówi. Czyżby to był sterownik od świateł po prostu i dlatego tutaj go walnęli? Nie wiem, choć się nie domyślam. Cieszy mnie, że miałem możliwość wzięcia tego samochodu na troszkę dłuższą trasę. I powiem Wam, to była głównie moja obawa. Nie jakość wykonania tego pojazdu, nie te dodatkowe elementy wyposażenia, jakieś tam radary i tym podobne inne rzeczy. Większość tego nie potrzebuje. Chociaż aktywny tempomat wyjątkowo często używam. Głównie ze względu na to, że po prostu kolanem włączam go, bo jest tak nisko ta dźwignia umieszczona. Ale on działa, działa bardzo poprawnie i to mi się nawet podoba, bo teraz mogę sobie włączyć 90 na godzinę i zapomnieć o pedale gazu i hamulca. To samo w korkach, po prostu jest przyjemnie jeździć nim. Ale sam silniczek, który wymaga troszkę przyzwyczajenia, tak samo jak skrzynia biegów, która z początku wydawała mi się bardzo narowista, bo ta jedynka była taka zrywna, dwa, ona jest taka troszkę niemrawa, zwłaszcza przy zmianie kierunku jazdy, co ma swoje plusy, ponieważ długo to robi, ale może jest to jakaś forma zabezpieczenia, ponieważ co najbardziej dobija skrzynię biegów. Z jazdy do tyłu przerzucamy na jazdę do przodu, bez zastanowienia, bez zatrzymania często samochodu i dlatego skrzynie biegów automatyczne siadają. Więc może ta ospałość jej w pewnych warunkach jest podyktowana bezpieczeństwem, zabezpieczeniem skrzyni, a może wręcz przeciwnie i jest ona po prostu taka
powolna, co tutaj dużo mówić. Ale silnik? Złego słowa powiedzieć nie mogę, acz kusi czasami. W zasadzie silnik jest bardzo cichy i kulturą pracy naprawdę zaskakuje, bo praktycznie go nie słychać. Faktycznie jak tam ostro przyspieszę, to zaczyna on troszkę tam ryczeć, ale generalnie jest bardzo kulturalnie. Najwięcej dźwięku tutaj w środku, który mam, dochodzi w tym momencie od kół, tudzież opon, a te wcale nie są takie złe, to chyba są Nokiany, jeśli się nie mylę. Zawieszenie nie daje żadnych dźwięków, no i szumy powietrza, co jest wynikiem, jakby nie było, dużego nadwozia. Ale przyznam szczerze, ładnie zaprojektowanego. I te linie, te przytłoczenia, ten spoiler nad tylną klapą dwuczęściowy, to wszystko tak fajnie wygląda, jest tak... Przyglądałem się chińskiej motoryzacji nie od dzisiaj. I zwłaszcza na zdjęciach, oni jeszcze nie potrafią zdjęcia, mam wrażenie, Chińczycy, bo na zdjęciach te samochody wyglądają tak troszkę szkaradnie często, troszkę tak nieproporcjonalnie. Małe kółka, duże nadwozie i tak dalej. Zwłaszcza jeśli cofniemy się kilka lat, jeśli cofniemy się do pierwowzoru tego auta, a raczej jego poprzednika, widać było inspirację, że tak powiem, japońskimi markami, tudzież europejskimi. Tu auto wygląda ładnie. Jest... No nie jest na niczym wzorowany jakoś specjalnie, albo nie widać takich bezczelnych zapożyczeń, jak na Chińczyków przystało. I to lubię, bo coraz bardziej denerwuje mnie, że Chińczycy ze swoją pozycją na rynku aktualnym, ze swoim potencjałem, możliwościami, nadal idą w zapatrywanie się w konkurencję i kopiowaniem ich często jeden do jednego. Jest to absolutnie bezsensowne i zobaczycie to w modelu BJ60, który skądinąd troszkę mi się podoba, ale bardziej ze względu na technologię, która tam jest zawarta, ale no jest to jakby nie było zżynka z Wranglera i to taka nieudana. To, co osiągnęli na dzień dzisiejszy, zachęca mnie do tego, żeby dalej się temu przypatrywać i w przypadku konkretnie tego auta starałem się przyspieszyć delikatnie, ale nie wyszło. Tak jak mówiłem, jedynka jest dość ambitna. Jestem zaskoczony tym, jak kulturalnie zachowuje się ten samochód tutaj. Tutaj nic nie puka, nic nie stuka. Jedyne, co słyszę, to fotelik dziecięcy. A tak to, no jest to nowe auto. Słyszę tylko kamyczki obijające się o spód nadwozia. Tam nie ma żadnych osłon. To jest mankament, więc tutaj zabezpieczenie antykorozyjne spodu, jakiś Raptor czy coś w tym stylu, myślę, że będzie bardziej niż obowiązkowy wręcz do zaaplikowania w tym aucie, żeby przedłużyć jego żywotność. Właśnie się zorientowałem, że z tyłu miałem włączone światełko do czytania dla tylnej kanapy. Niestety jest ono włączane tylko poprzez kliknięcie na nie i nie jest ono połączone ze światłem tutaj, przed nim. Więc jak otworzycie drzwi, zapala się tylko tu, nie zapala się tam, co jest ewidentnie dość dziwne. Zasiadając w fotelu kierowcy jest zdecydowanie efekt wow. Nie mam przy swoim wzroście problemów z zajęciem poprawnej pozycji. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach, roboty robią też fotele. Takie ładnie wykonane kubełki. Wygląda to drogo, a tak naprawdę w produkcji jest taniej. Nie mają niestety regulacji podparcia odcinka lędźwiowego. Deska rozdzielcza może nie rzuca na kolana z projektem, ale jest po prostu schludnie i nowocześnie, może się to podobać. Materiały nie jak gąbeczka, jednak uginają się pod palcem. Są też bardzo dobrze zmontowane, tak zgodnie ze sztuką. Miejsce z tyłu. Fotel kierowcy ustawiony pode mnie i jestem w stanie zmieścić się sam za sobą dość wygodnie, choć opierając się głową o podsufitkę. Oparcie kanapy jest regulowane, jest podłokietnik z uchwytami na napoje, nawiewy dla pasażerów i gniazdo ładowania. Materiały całkiem przyjemne w dotyku. Mojej rawki ten sprzęt nie przebije wielkością, tudzież ilością miejsca, ale już jakością materiałów jak najbardziej. Ten ekran to największa wada chyba tego sprzętu moim zdaniem. Dlaczego? Ponieważ raz, widziałem chińską wersję i oni mają 14-calowy ekran oparty o Harmony OS z Huawei'a. Tutaj czegoś takiego nie mamy. Nie mamy nawigacji wbudowanej, mamy tylko Easy Connecting do telefonu, czyli transmisję bezprzewodową. Screencasting tak zwany. To podobna aplikacja działa nam w motocyklach
aktualnie dostępnych na naszym rynku. Jest to ok. Tutaj jak sobie leży telefon w ładowarce, jesteśmy w miarę łatwo w stanie to połączyć. Natomiast największy problem jest taki, że jeśli uruchamiamy aplikację androidową, to ona nie ma dotyku na tym ekranie, przynajmniej bezprzewodowo. Dotyko przewodowo nie patrzyłem, natomiast można tutaj dokupić Androida Auto, taki adapter właśnie, który będzie działał bezprzewodowo i wtedy dotyk działa we wszystkich aplikacjach Androida. Z drugiej strony, wiecie, mogę sobie screencastować YouTube'a na przykład, tak? Muzykę, film, gdzie dla pasażera to było ok, ja po prostu mogę sobie posłuchać, nie wiem, stand-upu chociażby. Także ma to swoje plusy. Ta chińska wersja ekranu nie dawała mi spokoju. Przecież system wygląda identycznie, ale ma dodatkowe aplikacje niczym z Androida. Z drugiej strony, w pewnych szczegółach interfejs użytkownika przypomina mi bardzo mocno moje akcesoryjne radio w Toyocie. Pogrzebałem je troszkę w internecie i okazuje się, że Baik tak, ma bardzo podobną jednostkę. Patrząc na menu serwisowe, mamy informację o tym, że jest tutaj Android 9 z opcją podłączenia np. modemu 4G, co daje nam możliwość np. aplikacji do zarządzania pojazdem, czy np. jego po prostu zdalnego sterowania tudzież śledzenia. I co prawda z braku czasu nie byłem w stanie zgłębić dokładnie tego tematu, ale wygląda na to, że da się doinstalowywać aplikacje typu YouTube, czy na przykład Spotify, czy co tam na Androidzie używacie. Także jest tutaj potencjał do odkrycia. Ciekawe jest tutaj na środku ten element, który jest oznaczony jako AI Beijing. I do czego to służy? Nie jest to żaden głośnik, nic takiego. Nie, tam powinien być mikrofon zamontowany. Ten pasek powinien się podświetlać na odpowiednią komendę głosową i jest to sztuczna inteligencja Baika, znaczy asystent głosowy, który nie jest tutaj zaaplikowany, ponieważ mamy ten prostszy ekran zastosowany, a nie ten właśnie na Harmony OS, gdzie Huawei'owy system sztucznej inteligencji, nazwijmy to, pomaga zarządzać samochodem i dzięki temu możemy regulować klimatyzację, muzykę i inne jakieś dodatki. Ogromny schowek, wentylowany, dochładzany, z ładowarką indukcyjną kluczyka. Tutaj wewnętrzna część tego zapięcia do pasów jest pokryta takim filcem, futerkiem, żeby się nie rysowały plastiki. Ktoś pomyślał. Mam ustawione 135 km na godzinę na tempomacie. Jadę przed samochodem poprzedzającym, mam ustawiony najmniejszy dystans, jaki tylko mogę mieć. W tym momencie już mam 105 na godzinę do samochodu poprzedzającego. Jeszcze zwolnił do 100, jestem na środkowym pasie, on dopiero przyspiesza i robi to tak troszkę ospale. Więc zanim go wyprzedzę, minie sporo czasu. Więc żeby temu zaradzić, po prostu trzeba dodać gazu odpowiednio wcześniej. Jak już nam mignie tutaj na komputerze, że wychwycił jakiś samochód, no to dodajemy gazu i dopiero wyprzedzamy, żeby było to płynne. Podobnie jest z parkowaniem. Ten system odpowiadający nam za parkowanie w tym samochodzie jest troszkę... Jest, bo jest. Czy jest on potrzebny komukolwiek do szczęścia? Wydaje mi się, że niekoniecznie, bo nie widzę siebie parkującego tym autem pod marketem, ustawiającym tutaj na ekranie komputera, jak on ma zaparkować, wybierając ten prostokącik, odpowiednie miejsce. To trwa najzwyczajniej w świecie za długo. Drive, chwytam za prostokącik, ustawiam go gdzieś tutaj. Nie widzę do końca tego miejsca, no ale dobra, ustalmy, że on sobie tam wjedzie. Confirm. I no dawaj, puszczam hamulec i jedziemy. Jedyne, co mnie przeraża, to chyba będzie próbował kontrować. A tutaj mam rów z jednej strony i nie chciałbym tam wpaść. Ale zobaczymy. Jest to strasznie naturalne. Nie trafił w linię do końca. I teraz ciekaw jestem, jak daleko podjedzie. No ziomek, tylko uważaj. Zatrzymałem go, przyznam szczerze. No, dawaj, parkuj dalej. Ale no, ewidentne takie przypadki, problemy ewentualne, czy jego pomyłki, jest czuły na tyle, że pozwala dalej kontynuować parkowanie. Parking, postój i mamy to. I przełączył mi na radio z jakiegoś powodu, chociaż dawno go nie używałem. No dobra, jedziemy dalej.
bo mamy też możliwość wyjazdu z parkingu. Nie wiem za bardzo po co, ale half body to right, vertical head to right. Ok. I teraz znowu boję się, że tam wpadnę tylko rower, bo on ma dziwnie wykrywa. Mamy tutaj wąską ulicę, więc on wykrywa to jako jeden pas. I nie wiem, czy on teraz chce przejechać na drugi pas ruchu, czy co, ale wolałbym, żeby nie wypadł do tego rowu. A niestety tak to wygląda. O, patrz się, zaufałem mu. Nie. Czuję to. Czuję czacze. Tylko widzicie, jak długo on to robi? Przecież po co to komu ta funkcja? Ona tu jest, ona jest imponująca, że w tych pieniądzach ona tu jest, ale nie imponuje nic poza tym. No i wyjechałem z parkingu. Super. Jak kiepskim kierowcą musiałby być, by z tego korzystać? Więc jest to bez sensu. Natomiast automatyczne wyszukiwanie miejsca parkingowego jest dla mnie nie do pokazania, ponieważ działa tylko na parkingach asfaltowych z białymi pasami na drodze. A ja mam wszędzie kostkowe parkingi, więc no, tego Wam niestety nie pokażę w dniu dzisiejszym. Auto lubi sobie łyknąć i ja rozumiem, że mam fabrycznie nowy samochód, który na pewno troszkę więcej spala, bo jest na dotarciu, ale nie sądzę, żeby te różnice w spalaniu były na tyle istotne, żeby coś tu się pozytywnie zmieniło. Prędkości 130-140 na godzinę to jest średnie spalanie na poziomie 10 litrów na 100 km. Próbowałem się utrzymywać między 120-125 km na godzinę, odcinek 300 km drogi, więc chyba benchmark całkiem niezły. Z wyprzedzaniem, wymijaniem, jazdą po prostu po trasie zszedłem do 9,2 litra na 100 km. Przy nieobciążonym samochodzie, dwie osoby na pokładzie i tyle. To jest sporo. Jednak i tutaj się pojawia opcja seryjnej instalacji gazowej, na którą dostajecie gwarancję pięcioletnią, jeśli założycie ją oczywiście w salonie. 5 lat gwarancji na auto i na instalację do niego założoną w komplecie. Wydaje mi się, że w tych pieniądzach, których to kupujecie, jest to absolutnie potrzebna rzecz. Asystent pasa ruchu. Zobaczcie, teraz będę jak pijany jechał od linii do linii trochę. On nie trzyma tak idealnie tego pasa ruchu. Być może to jest związane z tym, że nie zawsze je wyświetla. Troszkę przyspieszymy, żeby wyprzedzić co po niektórych wolniejszych delikwentów. Tutaj i dzisiaj już tego nie widać. Być może to jest kwestia wypalenia się lampy, wygrzania się lampy, bo tutaj jest zaparowane. Z drugiej strony lampa, o, tutaj też jeszcze widać zaparowanie i tu. Słuchajcie, podsumowując ten test, sorry, że to jest takie, wiecie, rozlazłe i niesprecyzowane do końca, ale ja nie jestem testerem samochodów, to jest mój pierwszy raz, jak to robię. I a może jak się wyklika, to wezmę ich więcej. Na pewno sam dla siebie przyjrzę się większej ilości maszyn tego typu, bo autentycznie, to nie jest żaden film sponsorowany, nikt mi za to nie zapłacił. Po prostu po znajomości został mi udostępniony ten pojazd na dłuższy okres czasu, tylko dlatego, żeby mógł sobie sprawdzić. A jak powiedziałem na samym początku, naprawdę poważnie zastanawiam się nad zakupem samochodu. Widzieliście? Teraz ten asystent pasa ruchu już mnie przytrzymywał w pasie. Nie lubię tego strasznie. Tydzień czasu, ponad 1000 km zrobionych i powiem Wam, że nie jestem w stanie znaleźć poważnych powodów, dla których mógłbym sobie takiego auta nie kupić. Jest przestronny, dobrze wykonany i spasowany. Ma bogate wyposażenie z bajerami, za które w innych markach przyjdzie nam naprawdę słono zapłacić. Osiągi silnika są zadowalające, zwłaszcza w kontekście pojazdu, którym aktualnie jeżdżę. No, po prostu jest to postęp. A spalanie w zasadzie na podobnym poziomie, nawet trochę na plus, zwłaszcza w mieście, gdzie można wyrobić się w tych 8 litrach na setkę. Okej, konkurenci z Niemiec czy Japonii potrafią lepiej. Kosztują też odpowiednio więcej. Zabezpieczenie antykorozyjne to jest dość ciekawy temat. Nie ma tu ocynku, ale jest podobno lepszy e-coating. Dlatego też na perforację nadwozia dają 10 lat gwarancji. To ciekawe. Podtrzymam opinię, że systemy asystujące nie są super. Da się je jednak wyłączyć. Trochę Pikachu z niego. Co pewnie słyszeliście, że wciąż tam coś dawało sobie znać. To co najważniejsze, to że się tym naprawdę wystarczająco dobrze jeździ. Nie jest wybitnie, po prostu jest ok.
Na serwis póki co nie wracają, ale też szalonych przebiegów nikt tu jeszcze nie wykręcił. Dostęp do części na tę chwilę podobno jest już bardzo dobry. Duży magazyn mamy pod Warszawą. Ogólnie Chińczycy, jeśli chodzi o przestrzeń magazynową w Europie, szaleją w ostatnim czasie, a to dobrze zwiastuje dla nas klientów. Fakt, że pojazd nie ma kilku systemów, na przykład start-stop, wykrywania znaków czy e-cola. Mi to nie przeszkadza, ale wynika to z faktu świeżej marki i tak zwanego sondowania rynku. Można powiedzieć, że to taka seria testowa, nie do końca zgodna z homologacjami europejskimi. Więc jak dobrze znam Chińczyków, to kolejna seria, nie dość, że będzie w pełni doposażona, być może też niestety droższa, ale przede wszystkim aktualne mankamenty szybko wyeliminują. Także na pewno będę się przyglądał tej marce dalej, a ty zaglądnij na inne moje materiały i koniecznie pozostaw po sobie ślad w komentarzach.